Kolejny udany koncert zorganizowany z inicjatywy Wiolety Gładysiak, prezes Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego, odbył się w Śmiglu. Przed publicznością wystąpiła Eleni wraz z zespołem. Przed laty w Bielawie koncertował grecki zespół Prometeus, założony przez Kostasa Tsokasa. Przed muzykami wystąpiła 17-letnia wówczas bardzo utalentowana dziewczyna. Po jej występie Kostas Tsokas powiedział: stoi przed nami przyszła gwiazda polskiej piosenki. Tą dziewczyną była Eleni, córka greckich emigrantów urodzona w Polsce, w Bielawie. Do dziś występują razem. Kostas jest kompozytorem muzyki do wielu piosenek Eleni. Eleni zawładnęła śmigielską publicznością. Zaśpiewała piosenki, które w chłodny i deszczowy dzień sprawiły, że zaświeciło słońce. Niosły ze sobą energię i chęć do życia. Artystka zaśpiewała też piosenki z najnowszej płyty Miłości Ślad, na której znajduje się 17 utworów. Nie spocznę, nie znajdę miłości znak, nadzieję maleńką i próbą, przegrany zwycięży, choć zwątpił już, niechciany odejdzie, by wrócić. I ty, o swoich korzeniach przypomniała, wykonując po grecku piosenkę o Atenach. Po Atenach już tylko chwila, gdy zabrzmiała pełna słońca wiązanka przebojów Mikisa Theodorakisa, na którą śmigielska publiczność reagowała bardzo żywiołowo. Stąd był już tylko krok do Zorby zaśpiewanej wraz z publicznością zgromadzoną w Centrum Kultury w Śmiglu na stojąco. Eleni tylko na kilkanaście minut zeszła ze sceny. W tym czasie Kostas Tsokas udowodnił, jak świetnie radzi sobie z językiem polskim. Żyto na rżysku, nie zrzęte jeszcze, a już na dworze dzidzi stoim się.
wyjeżdżam z żałem bezbrzeżną przestrzeń. W powietrzu sędzą błyszczące łzy, zmiażdżone szczęście, strzaskane szczęście. Czyżbym miał szczerznąć i zemrzeć już, gdy serce wewnątrz skrzypi znów częściej, to któż mnie zaszczyk, przytaszy ktoś. I jakim jest wirtuozem buzuki? Wróciła odmieniona. Przyszedł czas na refleksyjną część koncertu. To tak jak w życiu. Chwila, jedno zdarzenie potrafi je zmienić. Piękne teksty i głębia, muzyka. Eleni wyśpiewała swą wiarę, nadzieję i miłość. Eleni ma moc, która powoduje, że potrafi dotrzeć do serc publiczności swoim talentem, pięknym głosem, muzyką, tekstami piosenek. Publiczność ją kocha. W Śmiglu wystąpiła Eleni, gwiazda polskiej piosenki.